Cześć wszystkim, tutaj Kacper. Zapraszam Was do oglądania kolejnego filmiku z Call of Duty Advanced Warfare. Tak, jest już jesień, tak, polska piękna, złota jesień, ciepła jesień, gdzie wszystko jest piękne, drzewa są pomarańczowe, brązowe, złote, coś pięknego, tak, poeci zachwalają zawsze tą polską piękną jesień. A jaka jest ta jesień naprawdę? Zimna, straszna, brzydka, mokro, zimno, ciepło, wszystko połączone jest lato. Lato połączone jest, dzisiaj jest lato, jutro jest jesień, a czasami może być temperatura już na minus jesień jest przez 90% Polaków znienawidzoną porą roku. A jaka jest dla Was? Lubicie jesień, czy jej nie lubicie? Chyba nie, bo Wy musicie chodzić do szkoły, tak? Zaczynacie jesień, kiedy już jesteście w szkole, tam 3 tygodnie, tak? Bo zaczynacie we wrześniu, a kalendarzowa jesień zaczyna się, o Jezu, Kacper, nie pomyl się teraz, bo teraz mówisz na z głowy, 23 września? 22 albo 21, no cóż, nie chodzę do szkoły, nie muszę już tego wiedzieć, a zawsze mówią w radio, jak się jedzie samochodem, że niedługo jesień, wiosna, lato, jesień, zima, także po prostu sklerotyk już jestem na starość, 23 lata leci, a po prostu takich podstawowych dat teraz sobie uświadomiłem, że nie pamiętam, tak? Brawo Kacper, brawo ja, brawo ty, tak? Jak w tej reklamie jest siatkarski. A cóż, tutaj opowiem wam właśnie o ulubionej porze roku mojej. Moją ulubioną porą roku jest jesień. Nie, Kacper, co ty mówisz? Absolutnie nie jesień. Oczywiście, że to jest zima i lato. Lubię wiosnę, ale bardziej wolę zimę, ponieważ uwielbiam jeździć na nartach. Ostatnio uczyłem się jeździć na desce, ale może to powiem w innym filmiku o swoim hobby czy coś takiego. Tatataj, bo teraz opowiadam o porach roku. Dlaczego lubię zimę? Po prostu zima jest tak piękną porą roku, jak jest delikatny mróz, jak pada śnieg. Na przykład idziecie sobie na spacer wieczorem i widzicie ten śnieg, jeszcze latarnie są takie żółte i widzicie, że koło latarni ten śnieg spada taki żółty, taki ładny, delikatny mróz jest, tak? Chodzisz sobie, masz świeże, takie czyste powietrze. Oczywiście niektórzy mogą chorować w zimę częściej, ale ja na przykład zimę nie choruję, tylko de facto na jesień. Ja nienawidzę jesieni, bo zawsze co roku choruję na jesień, więc zawsze jest to miesiąc. Październik, listopad, porywa grudzień. Wtedy zawsze choruję w którymś tym miesiącu i ja po prostu jestem już nastawiony na to, że będę chory. A lato dlaczego lubię? Lato lubię ze względu na to, że jest ciepło, tak? Każdy lubi z nas jest ciepło, ale polska cebula jest zawsze włączona u mnie. Jak jest za zimno, to jest niedobrze, jak jest za gorąco, to też jest niedobrze. Ja musiałbym chyba żyć w warunkach, gdzie by była temperatura stała, gdzie nie byłoby silnego wiatru, byłby lekki wiatr, temperatura powietrza wynosiłaby 25 stopni Celsjusza, tak? Wtedy by było idealnie i żeby ta temperatura się nie zmieniała, w nocy mogłaby spadać do 22. 21-3 stopni Celsjusza i by było cace, tak? Mogłoby być cały czas lato przez pół roku albo się utrzymywać delikatny mróz przez drugie pół roku, czyli minus 5 stopni, minus 7 do 10 na minusie byłoby spoko. Tylko że teraz w sumie nawet w Polsce jest tak, że już praktycznie nie mamy tej jesieni, ani nie mamy zimy, ani nie mamy wiosny, przepraszam. Bo jak widzicie, w tamtym roku na przykład mieliśmy długą zimę, chociaż ona nie była taka śnieżna, tak? Nie wiem, w moich terenach ta nie była, przynajmniej może w waszych była. Nie było tam śniegu, znaczy u mnie za bardzo oczywiście, mówiąc o swoim terenie, regionie. Nie było śniegu, za to był mróz, było zimno, po prostu cały rok padał deszcz, praktycznie mało śniegu było, znaczy pół roku, tak? Bo rok, deszcz może padać co rok, co w każdym momencie może spadać, spaść. No, a więc nie ma w Polsce wiosny, nie ma w Polsce jesieni długiej, jest krótka, ale głównie u nas dominuje lato albo zima, z czego się cieszę. Akurat moje dwie ulubione pory roku, oczywiście na jesieni i na wiosnę trzeba wymieniać opony w samochodzie, ale was to jeszcze pewnie nie dotyczy, może małej liczby osób akurat to dotyczy. A dlaczego nie lubię wiosny? Wiosny nie lubię, ponieważ na wiosnę zawsze mam alergię, tak, jestem alergikiem, jestem uczony na pyłki, jakieś inne kurze badziewia. Dobrze, że nie jestem uczony na alkohol i na jedzenie, tak to byłbym chyba w depresji całorocznej, a tak to mogę jeść i pić co chcę. Wiosna jest fajnym ogólnie porą roku, ponieważ dużo ludzi ją lubi, ponieważ wszystko zaczyna ci kwitnąć, tak? Masz jakieś tam kwiatuszki, ptaszki ci przylatują, bociany do Polski, tak? Z
symbol Polski, polskie bociany, tak, które wracają z ciepłych krajów, ale nigdy nie dowiedziałem się przez całą szkołę, gdzie bociany zimują, tak? Nie wiem w jakim kraju. Mówią, że gdzieś nad Afryką, ale przez lata oglądałem właśnie te National Geographic i nigdy bocianów nie spotkałem w jakichś materiałach, że w Afryce występują. Także do tej pory nie jestem uświadomiony, gdzie bociany zimują. Tak, taka jest prawda. I po prostu wiem, że zawsze w szkole uczyli, że bociany żywią się żabami. A to nieprawda, bociany wolą myszy, żaby to jedzą w ostateczności. Także polska edukacja mnie zaskoczyła, albo chodziłem w takich latach, gdzie jeszcze nie uświadamiała dobrze uczniów, a teraz może już lepiej to działa, wiadomo. Teraz to ja studiuję, tak, kończę studia, zostało mi parę miesięcy do inżyniera i później trzeba iść na magistra, iść do roboty i robić przez X lat do śmierci pewnie, albo może jak się zdrowie dopisze, to pójdę na emeryturę. Mam nadzieję, chociaż chciałbym dożyć emerytury i móc spać do bólu, tak jak teraz na studiach, bo wiem, że już to mi coraz mniej czasu zostało. Mogę się wysypiać teraz, a niedługo się to skończy już na wiele, wiele, wiele lat. Dobrze, więc dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że ciekawy temat poruszyłem. Mam nadzieję, że nie jestem zestresowany, bo jak mi powiecie, że jestem zestresowany, to normalnie nie wiem, bo... I nie żartujcie nawet z tego, dobra? Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć i do zobaczenia. I jestem oczywiście przychylny na jakieś zwrócenie mi uwagi, czy co poprawić. Mikrofonu nie będę miał lepszego, bo nagrywam telefonem. Nie stać mnie na razie na mikrofon. Także dziękuję Wam i cześć.